Witam wszystkich serdecznie na pikniku rodzinnym zorganizowanym po raz drugi przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie. W miesiącu maju w gminie Przeciszów corocznie odbywają się pikniki rodzinne. Jesteśmy na jednym właśnie z nich. Jest to piknik rodzinny organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze swoimi pracownikami. Pani kierownik Anna Kot podjęła taką inicjatywę zorganizowania takich pikników pod hasłem Czas na aktywność. Organizujemy imprezę dla całych rodzin, aby wspólnie rodzice z dziećmi mogli spędzić czas, korzystając z zjeżdżalni. Za darmo tak samo mają popcorn, watę. Oczywiście jest tak samo już corocznie pokaz samochodzików zdalnie sterowanych. W tym roku jeszcze największą atrakcją był właśnie przylot helikoptera. Są tutaj babcie, dziadkowie, rodzice, dzieci, wnukowie. Jest to integracja całej społeczności. Cieszymy się, że udało nam się przyjechać tutaj. Bardzo miło spędzić wspólnie czas, pomimo pogody, która nie do końca sprzyja, ale na szczęście nie pada. Mam nadzieję, że dłużej tu jeszcze zagościmy i uda nam się przejść przez wszystkie atrakcje, które tutaj są. Przychodzę tu już, to jest, nie wiem, czy to można powiedzieć, to jest impreza cykliczna, ale to już jest na pewno drugi raz. Ze względu na to, że fajnie można się zintegrować z ludźmi, z miejscowymi, niemiejscowymi, bo to już jest rozszerzone choćby na następne sołectwa, dwa. I nie tylko, ludzie przyjeżdżają już z Oświęcimia, także warto przyjeżdżać, warto tutaj być, naprawdę impreza przednia. Jest bardzo fajna organizacja, bardzo dużo ludzi też przyciągnęło, więc nie tylko mnie. Jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, konkursy, helikopter zrobił dużą furorę, wśród najmłodszych szczególnie. Jest średnia pogoda, ale widać, ludziom to nie przeszkadza, także musi być okej.